Świętarski, zupełnie przypadkowo się w sofiterze spotykamy. Całkiem przypadkowo, 20 lat. Zupełnie tak, ale masz czapkę jak doktor Watson. Proszę bardzo, uwaga, teraz będzie przymiarka. To jest czapka wielofunkcyjna. Wiesz, ja kiedyś kupiłem sobie starego Jaguara, o którym mówiono, że musisz mieć dwa. Aha. Jeden w garażu, a drugi w serwisie, bo on się tak psuł. Ale kupiłem sobie wtedy od razu, słuchaj, marzyłem o tym. Ja trochę anglofil jestem, nie tyle anglofil, ile jestem zwolennik brytyjskiej monarchii. To poszedłem, kupiłem sobie i słuchaj, i on jest z kapeluszem, aha, wielofunkcyjnym, bo tak jestem, jeszcze mam płaszcz taki, no, taki szerlokowaty, nie? Tak, dzień dobry, absolutnie. Dzień dobry, nie? Ale jak jadę do Francji, to jestem Napoleon. Genialne. No nie, da, i to wtedy może a być, te uszka no, sobie też rozwiązuje? Nie, nie, bo wiesz nie, dlaczego? Dlatego, że one tutaj, to jest zawsze problem, bo one się tu trudno zawiązuje. Ja nie umiem takiej kokardki, ale musi być kokardka, dlatego, że ona jest całym stylem tego, o, widzisz? Poczekaj, tutaj. No, 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 no pomóż, kokardka, ale jest genialny ten kapelutek. I pasuje do ciebie faktycznie tego płaszcza, w którym przyszedłeś. I powiem ci szczerze, konusz, ja jestem malutki, ale powiem ci szczerze, że taki, on był dłuższy ten płaszcz, ja go sobie trochę skróciłem. Ale wiesz, dlaczego o tym mówię do ciebie? Bo zawsze jestem zwolennikiem tego, że jak kupujesz jakieś auto charakterystyczne, to trzeba moim zdaniem synchronizować siebie z tym samochodem. Bo nie, są samochody nijakie. Takie jak pralka, lodówka, zmywarka, takie artykuły. Ale są samochody ze stylem, wiesz, no. Ciebie na przykład, no, to bym widział, proszę ciebie, wiesz w czym? O, dalej, wiesz. Ty dla mnie to, tak, jesteś taka troszeczkę Joanna d'Arc, wiesz? Taka kobieta piękna, mocna, zdecydowana, wiesz. Ale musiała być mieć francuskie auto jedno, wiesz? No właśnie. Właśnie. Taki spa, a nie, co ja mówię, bardzo elegancki. O, wiem, były takie auta kiedyś, Citroen CX kiedyś, pamiętasz? Wiem, długie, wiem jakie. Takie, właśnie takie szalenie, takie powiedziałbym, takie są strasznie takie, długie. Takie właśnie prezydenckie. I one tak płyną sobie, a, prawda? To są, płyną takie, sobie, płyną. Albo się wręcz unoszą nad powierzchnią. Słuchaj, tak, a próbą płyną, to przypomniała mi się taka historia. Otóż teraz będzie, tu jesteśmy bliziutko, stąd przecież do Teatru Wielkiego. Tak nie? Jest. Jest rocznica Moniuszkowska. Jakiś, pamiętam, genialny sketch pomiędzy Michnikowskim i Dziewońskim. Dziewoński grał, wiesz kogo, grał cenzora z czasów właśnie, jak żył Moniuszko. I wyzywa tego Moniuszkę, który ma wystawić Halkę. Jest takie piękne zdanie, panie Moniuszko, dlaczego te widzicie pan tak, szumią wierzby na gór szczycie, a po co im szumieć? One mogły się wachlować delikatnie, bo jak one będą szumić, to naród będzie szumiał, mówi, a to chodzi o, żeby było łagodnie i tak dalej. No. Ale nie wpadł wynik na to, nie? Na co no, on wpadł? Rewelacja, na to, no. Tak. No ale a propos cenzurowania, no to ja myślę, że dzisiaj to też, gdzie nie, gdzie takie czasy cenzury powróciły chyba, prawda? Ja wiesz, gdzie one są te cenzury teraz? To... Tak jak za komuny. Ja pamiętam, za komuny wiadomo było niepotrzebne. W telewizji pracowałem na czasach największej komuny. No. I był tych cenzorów, tam siedzieli od cholery. One nam nie były potrzebne, te cenzory. Bo my wiedzieliśmy co można, czego nie można. A jak chcieliśmy coś przemycić, to się szło do niego z flaszeczką i to. Panie Jurku, no kurczę blade, ta flaga amerykańska, to nie przeszkadza panu chyba. Oj, przeszkadza. Ale panie Jureczku, a gdyby ją tak leciutko gdzieś, no jak leciutko przysłonić, to może iść. No. Takie wszystko się dało załatwić. No, według niektórych te czasy trochę dzisiaj wróciły właśnie cenzorskie i też bywa różnie, ale może takie tematy to nie poruszajmy, nie, to szkoda czasu. Ale to jest urok historii, no. No wiesz, patrząc na to, co się działo, tak jak mówisz, tam 30-40 lat temu, to z chwilami wręcz z rozrzewnieniem ja na przykład wspominam, no, kiedy, nie wiem, wielu produktów nie było, banany czy pomarańcze traktowało się jako rarytas, miało się raz do roku, właśnie tak jak teraz w okresie świątecznym, no, kiedy dostałam w paczce przyniesionej z pracy rodziców, nie wiem, czekoladę, którą dzieliłam sobie na cały miesiąc, żeby starczyło i to było wow, nie było przepychu, nie było przesytu, nie było konsumpcjonizmu, nie było tego wszystkiego i docenialiśmy każdą drobną rzecz. Ale to było, powiem ci więcej, to było, zrobiło większą przyjemność. No nie, bo jak tak zdobyłem kawałek banana, zielony, bo zielony cholera nie zdojrzały, ale mam. Nie wiem, czy wiesz, czy państwo wie,
że był taki kiedyś na placu Unii Lubelskiej, aha, Megasan, pamiętasz? Pierwszy taki... Był, taki zresztą niedawno go zburzyli. Zburzyli, tak, wybudowali, tak, wieżowiec. Ja pamiętam tam z moją mamą, z moją żoną, z dziećmi staliśmy w kolejce po pierwszą butelkę Coca-Coli. Kosztowała 6 zł. Brasę. Pamiętasz do dziś? Jak drogo, no. Ja teraz trójkę. No. Ale to jest cudowne, ja pamiętam, jak u mnie do sklepu osiedlowego z połem rzucali arbuzy. No to wszystkie dzieciaki z takimi cieniutkimi kawałeczkami, no bo trzeba było podzielić równo, wychodziły, każdy jadł na podwórku, chwaląc się, że ja też mam. No tak, ale a teraz to co? Słuchaj, ja bym chciał, żeby to posłuchali tacy młodzi ludzie. No ty jesteś młoda, ale za mało młoda jeszcze. Jeszcze powiem troszeczkę młodsza, jeszcze troszkę, tak 15-18-latka, to nie rozumieją tego, że czegoś może nie być, nie? Jak to, kurczę, blade, nie ma mandarynek, no. Mandarynki to było coś, kiedy w ogóle nie znał smaku tego. Ty, ale byśmy się za bardzo nie zapuścili w historię. Ale to jest fajne powspominać. Ja z rozrzewnieniem wracam do takiego dzieciństwa. To właśnie z wieloma osobami rozmawiam, jak oni opowiadają na przykład o swoich dzieciach, żeby dzieci z nosem w telefonie, albo komputer, albo gry, albo coś tam. A ja wspominając swoje dzieciństwo, to tak, kojarzę drzewa. Na przykład drzewo z morwami, gdzie się wchodziło, ręce miało morusane i się jadło te czarne morwy. Dokładnie. Były takie, że się właziło na przykład na dach, gdzie później rodzice i starsi gonili nas i w ogóle była afera. A ty taka byłaś chłopczyca? Ale ja. A teraz babczyca jesteś, taki babczyca. Jaka jestem babczyca? Jestem baba z jajami. Nie chcę. Ale tak, jestem konkretna. No nie wiem, a ty tak jak za biseksem jesteś trochę. No bez przesady. No nie, ale to bez przesady. No taka moda teraz, no. Nie. Słuchaj, jechałem kiedyś samolotem z moją znaną dziewczyną, ty ją też znasz, w związku z tym nie powiem nazwiska. Lecimy sobie samolocikiem z jakiegoś salonu samochodowego, ona taka smutna, ja mówię, co kobieto, co ci tak jest, co tak jest? Ja już mam dosyć tego mojego starego, a dzieci mają te, albo wiesz, bo on ciągle krzyczy, a ciągle awantury w domu. W związku z tym, wiesz co, mam koleżankę i się tak doskonale rozumiemy. I wiesz co, jak ja przyjdę do cię spotkać, to idziemy sobie na kawę, idziemy do kina, planujemy jej mieszkanie, moje mieszkanie. I ja mówię, no i co, i przytulacie się do siebie, bo wiesz, od razu w facecie taka wyobraźnia, co one tam robią. A on mówi, nie, seksu nie ma, tylko jest cudowna, wspaniała, uspokajająca jedność między kobietą i kobietą. To niektórzy te przeciwnicy tych różnych, różnych tych tęcz, wiesz, to mają może za złe. Ale jest coś takiego, że między kobietą a kobietą łatwiej nawiązać się ciepły stosunek. Ale przyznać ci się do czegoś? Ja nie lubię kobiet. O jest. A ja wprost przeciwnie. Kobiety są wredne, kobiety są zazdrosne, kobiety są zawistne, kobiety potrafią na siebie nawzajem donosić. Oczywiście, że potrafią też tworzyć wspaniałe więzi, wspaniałe przyjaźnie, no bo no tak jak facet z facetem, no kobieta z kobietą. Funkcjonuje na innym poziomie, ale generalnie też tak zawodowo w relacjach, no niestety powiem ci... Jak to było z tym lekarzem? Przychodzi facet do lekarza i panie doktorze, jestem lesbijką. Znasz to? Nie. A on mówi, no jak to jest pan lesbijką? Panie doktorze, ja strasznie lubię kobiety. No tak, no to no, ale wiesz co? Obie strony. Nie, bo ja nie, no może tak myśleć oczywiście, że tak, ale ja na przykład nigdy w życiu nie miałem 100% takiego, no teraz może mam, kiedyś przyjaciela, wiesz? Natomiast bardzo dużo przyjaźni kobiecych i nie seksualnych, tylko takich właśnie fajnych kobiecych przyjaźni. Wiesz? Ale ty w fajny sposób traktujesz kobiety i nawet jak tam pojawiają się jakieś żarty, jakieś komentarze na temat wyglądu i tak dalej, to jest tak fajne, tak ciepłe, tak pozytywne, że nie dziwię się, że kobiety garną do ciebie, bo ty szanujesz kobiety, ty umiesz fajnie skomplementować kobietę, że się czuję jeszcze bardziej kobiecą przy tobie. Kochana, ale czy mogę coś powiedzieć bardzo osobistego teraz? No ja nie wiem, najgrzej się wytnie. Modowego? No. Słuchaj, pierwszy raz cię widzę w bluzce, zapinany na guziki, proszę pani. I chcę panią poinformować, że z punktu widzenia męskiego jest to najbardziej sexy, absolutnie, styl kobiety, jaki może być. Wiesz dlaczego? Bo masz tak, męską koszulę na sobie,
która ma jeszcze jeden zapięty guzik, nierozpięty, i zawsze jak tak patrzy, jeszcze jeden można by było roz... jeszcze by się nic nie stało, no nic złego, no jeden tylko troszeczkę, nieco większy byłby ten dekor. A wiesz, kto to się wzięło? Z amerykańskich filmów, kiedy pamiętasz, Audrey Hepburn czy Marilyn Monroe chodziły rano w męskiej koszuli do kolan, bo facet był ogromny, wiesz, to dopiero było. Ale to jest do dzisiaj w tych wszystkich filmach i takich komediach romantycznych i tak dalej, że po wspólnej nocy ta kobieta jest w jego koszuli. Nie, ja na noc z tobą to nie liczę, bo masz męża, natomiast na rozpięcie guzika jednego zawsze będę czekał. No. Ale jest w tym coś faktycznie, że chyba mężczyźni, wydaje mi się, że kobiety też, nie lubią takiej pełnego pokazania wszystkiego, prawda? Że taka doza niepewności pozostawienia... Goła baba taka jest w ogóle nudna. Ja ci coś powiem, kiedyś powiedziałem, wiesz co? I niektórzy nawet myśleli, że się przekabaciłem, że o wiele piękniejszym obiektem artystycznie jest dla mnie mężczyzna niż kobieta. Dlatego, że wzorzec kobiecości jest w zasadzie prawie jeden, nie? Wymiary piersi, odpowiednie biust, talia, a facet może być tak wyrzeźbiony różnie. Może nie być wyrzeźbiony, może być bardziej, może być kulturystą. I ta możliwość, starożytni Grecy to odkryli, potem Rzymianie, jak rzeźbili posągi mężczyzn. No, no widzi pani, się ale porobiło. Ale kobiety też są bardzo różne. No są, ale one, wiesz co, mnie zaciemnia obraz taka baba. Dlatego, że jak widzę gołą, to zupełnie inne instynkty mi się odzywają, nie tylko estetyczne. To teraz rwać, dopaść, całować, przytulić. No i tak dalej. No. Ale to jest piękne, mi się to bardzo podoba. Włodku, bardzo ci dziękuję za to krótkie, acz treściwe spotkanie. No to tak, no następny raz się umawiamy i wiesz, gadamy dalej. No. To pogadamy, a przyjdziesz wtedy w innego, albo w tej z rozpiętym jeszcze jednym guzikiem. No, ale zobacz, no nic mi się nie stało. No nie, no nie mogę, bo jakbym ten rozpiła, to następny już prawie na brzuchu. No, no to następnego nie ruszaj, no. Tylko ten jeden. No. Nie, to już będzie za dużo, wiesz, tutaj i tak zasłaniam w rzęsach ten. A tak lekko byś odchyliła, to ci odpowiem na pytanie, czy można, czy nie, nie? Nie można. Ten główny bohater, a po prostu tutaj, nie, dobrze, dobrze. To następna Państwa, wieczorową porą, a nie na porą popołudniową. Mogę coś Państwu powiedzieć? No. Zazdrośćcie mi, że mogę siedzieć z taką piękną i cudownie mądrą kobietą. No mówię, że uwielbiam spotkania z Tobą. Ja od też. Razu tyle robisz mi dzień, jak tylko to ten mąż mówią. Brodaty w domu. Ja też mam brodę, ale to nie ten sam absolutnie rozmiar. Włodzimierz Zientarski był razem z nami. Cześć. Dziękuję. Dobra. To my już. Już. Panie reżyserze, już. Tak. Panie reżyserze, dobrze. Panie reżyserze. Zobaczcie, ci nagrało.